Okej, tutaj coś się w międzyczasie wydarzyło. Ja już tłumaczę. Zapomniałem włączyć nagrywanie. Zrobiłem cięcie i zapomniałem włączyć nagrywanie, sorry. Rozegrałem jedno rozdanie. Licytowaliśmy razem z moim partnerem 3 bezatu. Nie udało się. Nie udało się i to dosyć sromotnie. Zabrakło nam 3 lew. Mieliśmy zebrać 9, zebraliśmy tylko 6. Ktoś tutaj może zauważyć, że no zaraz, zaraz, przecież wcześniej mówiłem, że za każdą wpadkę przeciwnicy dostają 50 punktów. Mieli 100, więc powinni mieć 250, a mają 400. Tak, ponieważ my jesteśmy po partii. Tutaj nastąpiła mała zmiana w liczeniu punktów. Jeżeli my jesteśmy po partii, to nasi przeciwnicy za każdą naszą wpadkę dostają nie 50, a 100. Tak? Jeżeli teraz nasi przeciwnicy będą mieli wpadki, to my za każdą wpadkę dostajemy dalej 50. Ale my jesteśmy po partii, więc nasi przeciwnicy już dostają 100 punktów za każdą nieugraną lewę. Okej. Dobra. Zaczyna się ciekawie. Nasz partner tutaj licytuje jeden trefl. Znaczy, oczywiście licytację zaczął zachód, tak? Licytację zaczął zachód, później północ, tak? Czyli nasz partner zagrał jeden trefl, wschód spasował i teraz my coś musimy odpowiedzieć. Niby nam tutaj ten trefl bardzo pasuje, bo my też mamy w miarę silne trefle, ale tak, ja miałem nie mówić o taktyce. Chodzi o to, że podczas licytacji nie chodzi tylko o to, żeby licytować na pałę, co mi się wydaje, że ugramy. Natomiast te nasze zagrywki, te nasze odzywki też oznaczają pewne zapytania do partnera, tak? Ja nie mogę podczas licytacji zapytać partnera: słuchaj, stary, powiedz mi, czy masz może asa karo? Ja muszę coś zalicytować i w ten sposób go spytać, co on ma. I on poprzez swoje licytacje coś mi musi odpowiedzieć. Ale to już to mała dygresja, tylko jeśli chodzi o taktykę, szczegóły tej taktyki to sobie już będziecie sami rozkminiać, jak już poznacie te zasady, tak? Więc ja klikam, powiedzmy, dwa karo. Licytuję dwa, przepraszam, jeden karo. Licytuję jeden karo. Nasz partner zagrał dwa karo. No to co byśmy tu zagrali? A jakbym zagrał dwa kier, to co się stanie? No właśnie, dwa bezatu. I teraz mam trochę pokusę, żeby zagrać trzy bezatu, bo jeżeli zagram teraz trzy bezatu i uda nam się to ugrać, to przypominam, za pierwszą bezatu jest 40 punktów, za kolejne 30, tak? Czyli 40 plus 30 plus 30 to jest razem setka. Czyli już byłoby po grze, tak? Już gra byłaby skończona. Cała rozgrywka, tak? Cała rozgrywka bridge'owa to jest tak zwany rober. Czyli mielibyśmy już skończonego robra. Natomiast, czy ja się odważę tutaj? Nie, nie zagram dwa bezatu. Nie zagram trzy bezatu, zostaniemy na dwa bezatu. Pasuje. Ok, klikam continue. Mój partner jako pierwszy zalicytował bezatu, więc gra moimi kartami. Oczywiście program pozwala mi moimi kartami grać, ale jak klikam nie. Oczywiście rozgrywka sobie leci, możemy na nią popatrzeć. A ja może tylko jeszcze też jedną małą dygresję zrobię w trakcie. Oni niech sobie grają. Jeśli chodzi o liczenie punktów, to co my robimy tutaj, to jest tak zwany bridge towarzyski. Oprócz tego jest jeszcze brycz sportowy. On się różni kilkoma rzeczami. Po pierwsze, różni się tym, że zobaczmy, co tam się dzieje. No, trzeba było grać 3 bezatu. No, szkoda, szkoda. Byłoby już po grze. 3 bezatu, tak. W bryżu sportowym jest tak, że po pierwsze, są pewne rzeczy, za które się nie dostaje punktów. To znaczy, w brydżu towarzyskim dostaje się punkty tam za różne takie. Za różne takie. W brydżu sportowym ich się nie dostaje. I generalnie, jeśli chodzi o samą licytację,
Bo teraz na przykład zalicytowaliśmy dwa bez atu i ugraliśmy to, i ktoś może powiedzieć: aha, czyli dobrze, dobrze się stało, czyli wygraliśmy rozdanie. Natomiast w brydżu sportowym na turnieju ktoś by powiedział: aha, czyli dali ciała, przegrali rozdanie, ponieważ zalicytowali tylko dwa bez atu, a mogli licytować pięć bez atu. I by to też ugrali, tak? Bo w tym brydżu sportowym, turniejowym jest tak, że siedzimy przy stole, gramy, licytujemy, gramy, rzucamy te karty, natomiast na stoliku obok siedzą cztery inne osoby i one też grają, ale one mają takie same rozdanie jak my, mają karty tak samo rozdane i teraz my daliśmy ciała, bo zagraliśmy tylko dwa bez atu, a tam siedzieli jacyś profesjonaliści i oni potrafili się w licytacji dogadać i zalicytowali 5 bez atu, tak? I oni już no byli po prostu lepsi od nas. Więc w tym brydżu sportowym no po prostu. No bo tak, no teraz jak gramy towarzysko, no to jest duży czynnik losowy, tak? Dostaniemy dobre karty, to zagramy, zalicytujemy, a jak nie dostaniemy, to nie dostaniemy. Natomiast tutaj, znaczy tutaj właśnie nie. W brydżu sportowym na turnieju to musimy optymalnie licytować, musimy właśnie grać optymalne kontrakty. Okej, dobra. Rozgrywka skończona, czy rozdanie skończone. Pod kreską dostajemy 70 punktów. 2 bez atu, 40 plus 30. Nad kreską mamy 3 nadróbki, czyli 5, przepraszam, 3 nadróbki, czyli 3 razy 30, 90, tyle mamy nad kreską. Ok. Zamykamy i co? I licytujemy dalej. Dobra, no zagram jeden pik. Co ten gościu zrobił? Co ten gościu zrobił? No, spasuje, dobra. No, pas, zobaczymy, czy uda się ugrać. Nie, nie chcę. Nie wiem, po co on to zrobił, ale. No tak, kurczę, nawet. No, tak to bywa czasami. Jest kwestia właśnie niedogadania. Ojku. Jakbyśmy nawet ten jeden pik zagrali, to już byłoby po grze, bo jeden pik nam by spokojnie wystarczył do zrobienia robra. Natomiast no, komputer tego nie zrozumiał, że nam jeden pik w zupełności wystarczy, dlatego zagrał te śmieszne trefle, nie wiem czemu i nie wiem po co. Ale dobra, zdaje się, że. Nie, zdaje się, że nam zabrakło jednego. Gramy dalej. No nie byłem w stanie. Znaczy może. No ja. Mogłem zagrać na przykład 3 piki, wtedy byśmy może to ugrali, ale jakbym ja zagrał 3 pik, to mój partner komputer by to zinterpretował jako nie to, że ja chcę skończyć robra, tylko to, że ja mam jakieś silne karty i by zagrał 4 trefle zupełnie niepotrzebnie. Ale dobra, no widzicie, unoszę się. Gdyby to nie był komputer, tylko człowiek, to być może już by w mordę dostał, ale dobra, spokojnie. Jeden trefle. No nie dogadam się z nim dzisiaj, przepraszam. Ale nie jestem w stanie się z nim dzisiaj dogadać. Znowu tego nie ugramy, jestem pewien. A może zobaczymy. Było już tak fajnie. Dobrze, tyle nam wystarczy. Tyle nam wystarczy do skończenia robra. Jestem przekonany, że akurat przy tym rozdaniu i przy tym, jak tutaj licytacja się zaczęła, byśmy spokojnie ugrali więcej, ale ja pasuję, ponieważ
Jeden bezatu spokojnie nam wystarczy do ugrania robra. Ok, klikam pas. Znaczy, no, do skończenia robra, tak. Klikam, nie. Niech on się sam z tym męczy. No, widzicie, mogliśmy grać 5 bez atu, zagraliśmy tylko jeden, ale tyle nam w zupełności wystarczy. Zwłaszcza, że w tym momencie nie ma to żadnego znaczenia, czy byśmy te punkty mieli zapisane nad kreską, czy pod kreską, ponieważ pod kreską mamy już drugą setkę, więc gra się kończy. Co się w tym momencie dzieje? Mieliśmy 4 nadróbki, 4 razy 30 to jest 120, więc będziemy mieli nad kreską zapisane 120. Oprócz tego 120 jeszcze nad kreską mamy dopisaną premię za ugranie drugiej setki. Ugraliśmy drugą setkę. Przeciwnik cały czas był przed partią, więc my dostajemy premię 700 punktów. Gdyby przeciwnik był po partii, dostalibyśmy premię tylko 500 punktów, natomiast był przed partią, mamy 700. W tym momencie podsumowuje się wszystkie punkty. Nie była to mistrzowska rozgrywka, dużo wpadek mieliśmy, zwłaszcza tam to jedno czy dwa rozdania, które nasz partner jakoś tak licytował. Nie wiadomo po co. Tak jak mówię, gdyby to był, nie był komputer, tylko prawdziwy człowiek, to już byśmy na siebie pokrzyczeli, byśmy już się poobrażali na siebie. Na następnego dnia byśmy się z tego śmiali, oczywiście, tak? Ale zdarzało się. Zdarzało się tak. No. Nie powiedziałem jeszcze o wszystkich rzeczach. Tak jak mówiłem, są pewne tam jakieś zdarzenia, za które dostaje się jeszcze dodatkowo punkty. Nie mówiłem o kontrowaniu podczas licytacji. No może pokażę. Dobra, to ja teraz kliknę zamknij. Kliknę teraz zamknij. Rozdały się znowu karty, ale już po prostu jest punkty są liczone od początku. Jeżeli teraz wejdę w jeżeli wejdę w gdzie tu są punkty, score sheet, widzimy, że tutaj znowu punkty są na zero, po prostu zaczął się nowy rober. Chciałem tylko pokazać kontrę. Jest coś takiego jak kontrę. Ja może teraz spasuję. A, nie pokazałem. Ale dobra. Tu mamy podsumowanie licytacji. Ja akurat mogę to zmienić. Mogę to zmienić. Jakbym podczas licytacji zadeklarował kontra, to i nasi przeciwnicy. Kontra oznacza, że ja jestem przekonany, że nasi przeciwnicy na 100% nie zrealizują tego kontraktu, który zalicytowali. Jeżeli im się uda go zlicytować, jeżeli uda im się go zrealizować, dostają punkty podwójnie, tak? Czyli za jeden trefl zamiast dostać 20, dostaliby 40 pod kreską. Natomiast gdyby im się nie udało, to nie pamiętam w tym momencie. Zapraszam do linka, który jest w opisie do Wikipedii, gdzie są szczegóły punktacji. Dobrze, to jest wszystko z mojej strony. Tak się w tego bridge'a gra. Teraz też zapraszam Was do innych kursów robionych przez znacznie lepszych bridżystów, przyznaję, ode mnie, którzy właśnie mówią o taktyce, którzy mówią o tym, jak rozumieć te poszczególne elementy licytacji, tak? Czyli jeżeli partner nam licytuje coś, to on nas o coś pyta, jak te pytania rozumieć, tak? Jak w ogóle zaczynać licytację, czyli jeżeli mam jakieś tam karty, to na jaką licytację mogę sobie na początku pozwolić, żeby nie zalicytować za wysoko. Ale to, tak jak mówię, to wszystko na YouTubie jest. Ja chciałem tylko pokazać zasady.
Dzięki wielkie, życzę Wam miłego dnia, albo wieczora, albo nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, no i cześć! Policjanci grają w bridge. Jeden mówi szach, drugi mat, trzeci dzwonek, czwarty, a to ja pójdę otworzę. Czyli jeszcze raz, czyli to jest prącie, to jest ten, no, polonez, to jest serce, czyli heart, czyli po grecku to jest cardio, czyli karo, i to jest długa czarna dzida.